Dzisiaj głównym bohaterem będzie Burak. Ale nie ja. Zaczynamy. Fenomenalna, szybka i prosta przystawka. Dla kogoś, kto nie lubi mięsa, idealna. Nie potrzeba dużo produktów, bardzo mało czasu na to potrzeba, żeby przygotować, co potrzebujemy. Ja tutaj mam trzy duże buraki. Możecie kupić sobie buraki, ugotować, upiec. Ja kupiłem ugotowane, gotowe, tanio, szybko. Oszczędność energii. Do tego mam ser biały. Możecie wziąć ser kozi, możecie wziąć grecką fetę. Ja mam ten, żeśmy kupili u naszych tutaj znajomych za granicą. Tego użyjemy. Ja go lekko zmroziłem z tego względu, że on po prostu jest bardzo, bardzo miękki, bardzo taki puszysty. No, że w palcach po prostu by się nie rozdrabniał, tylko by zaczął się kleić do pasu. Dlatego go trochę zmroziłem i zetrę go sobie ładnie na tarce. I dlatego będę używał lekko zmrożonego, niestety. Pestki z dyni. Możecie sobie wziąć migdały, możecie sobie orzeszki piniowe wziąć, możecie sobie wziąć orzechy laskowe. Co kto lubi. My lubimy pestki z dyni. Oliwa do polania. Sok z cytryny. Sól, pieprz. Dobra. I rukola. No i rukola oczywiście, nie? Na górę. Dobra. Na szybko sprażymy pestki z dyni, troszeczkę oleju. Ja włączyłem sobie piec do pizzy z tego względu, że to jest mała patelnia i po prostu nie opłaca mi się odpalać grilla na taką małą patelnię, dlatego wrzucę sobie to do piecyka. To się praży, a my zabieramy się za krojenie buraków. Jak zwykle moja ulubiona maszyna. Możecie kroić ręcznie, jak nie macie mandoliny. Kroimy w bardzo cieniutkie plasterki. Ja mam mandolinę, bo ja lubię mandolinę. Ułatwia po prostu pracę. Rękawica, bo burak jest, wiadomo, koloryzujący palce. Później mamy takie czerwone. Nie wygląda to ładnie. I jedziemy. Małe plasterki. Kroję sobie na deskę z tego względu, że nie chcę sobie ubrudzić deski, bo później będzie czerwona. Końcóweczkę musiałem sobie zjeść. Buraka mamy pokrojonego. Zobaczcie, fajne, cieniutkie plasterki. Szybko, wszystko jednakowej grubości. Będzie to też ładnie estetycznie wyglądało na talerzu. Proste. Na talerzu będziemy przygotowywać tym. Zobaczę, co tam moje stuchy robią. Proszę bardzo, zobaczcie. Baja bongo. Już zaczynają dymić. Pachną. Zaraz będą gotowe. Cieszy mnie to bardzo. I jedziemy z układaniem buraków. A, już strzelają. To już będą gotowe. No, fajny okrąg. Zaczynamy od zewnątrz. Tak. Jak widzicie, ładnie trzy buraki nam starczyły. Wygląda to już ślicznie. Teraz jedziemy z białym serem. Mówię, możecie sobie każdego waszego ulubionego użyć. My mamy akurat ten, także użyjemy tego. Ja go lekko zmroziłem, żeby po prostu lepiej się tarło na tarce.
cyk. Serus jest. Ładny. Mamy ser. Na to idą pechy. Ze słonecznika chciałem powiedzieć. Z pestki z dyni. Się trochę wesprę. Patrz! Latające łyżki. Dobra. To mamy elegancko pieprz. Solo musicie uważać, bo ser sam w sobie już jest słony, także kto jak lubi słono. My lubimy troszkę słońsze, lekko solimy. To wystarczy. Do tego idzie sok z cytryny przez rękę, żeby wyłapać pestki, bo tego nie potrzebujemy. Dobra, i na to wszystko idzie rukolka. Jeszcze pecha uciekła. Wygląda to ładnie. I traktujemy to jeszcze wszystko ładnie oliwą z oliwy. I gotowe. I czas na degustację. Dobra, próbujemy. Z tego miejsca chciałbym moją Laurunię pozdrowić, mojego wiernego widza, który bardzo uwielbiam, jak próbuję. Także Laurunia, pozdrawiam bardzo serdecznie. Jedziemy. Nakładam sobie trochę łączka. Wygląda to przepięknie. Jezus Maria, jakie to jest dobre. Słodki burak. Lekka kwasowość cytryny. Oliwa, pestki z dyni, rukola. Cudo, naprawdę spróbujcie, bo warto. Świetna przystawka. Micha się cieszy. No dobra. Wszystko. Tak. Także widzicie sami. Bardzo prosto, szybko, a przede wszystkim smacznie. Jakby się wideo podobało i chcielibyście więcej takich filmów, to zostawcie jakiegoś znaka, jakieś pierdoły. Sub jest potrzebny, like jest potrzebny, komentarz jest potrzebny. Mówcie dalej tym swoim znajomym, żeby subskrybowali nas, a my będziemy dla was działać. Także widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Ciao! Dzisiaj głównym bohaterem będzie burak. Ale nie ja. To bardzo, jak to się mówi? Właśnie. No tak, właśnie. To jest taki... Miękki, no inaczej nie ma innego określenia na to.